Witam serdecznie, Paweł Żuchowski. Zapraszam na wycieczkę na kolejną farmę. A że w USA właśnie rozpoczyna się sezon na dynie, to odwiedzimy wspólnie miejsce, gdzie można kupić dynię i spędzić miło czas. To farma Homestead w stanie Maryland. Zobaczcie, ile przyjechało tutaj dzisiaj ludzi. Tutaj się zaczyna nasza wycieczka, tu trzeba się zdecydować, czy bierzemy na przykład wózek, żeby na niego wkładać wszystkie rzeczy, które zerwiemy, na przykład jabłka, dynie, czy też pomidory, albo wziąć specjalny koszyk, do którego będziemy wkładać te wszystkie rzeczy z farmy. Ta farma jest za darmo, nie trzeba płacić za wstęp. Amerykanie kochają farmy, mówiłem wam o tym już, kiedy wiosną pokazywałem farmę z truskawkami. To można powiedzieć taka odskocznia dla mieszkańców wielkich miast, którzy właśnie w weekendy wsiadają do samochodów i całymi rodzinami odwiedzają amerykańską prowincję. Wybór jest spory, jest w czym wybierać za wstęp. Na niektóre farmy trzeba zapłacić, na inne nie. Są atrakcje dla dzieci. Najważniejsze jest jednak to, że każdy może sam zerwać sobie owoce czy warzywa. Płaci się za nie więcej, ale wie, że dojrzewały na drzewie czy krzaczku. Strasznie gorąco, ponad 30 stopni, ale taka jest jesień w okolicy stolicy Stanów Zjednoczonych. Na takim polu jak to można sobie wybrać dynię od wyboru do koloru. Małą, dużą, zieloną czy też pomarańczową. Atrakcją dla Amerykanów z wielkich, dużych miast są przejażdżki wozem, możliwość zobaczenia z bliska zwierząt, dzieci chętnie skaczą na sianie, dorośli zrywają jabłka czy właśnie dynie. Tę farmę można odwiedzać od wczesnej wiosny do późnej jesieni, dlatego że wiosną można zrywać tutaj truskawki, potem są jeżyny, następnie brzoskwinie, latem ogórki i pomidory, także papryka, a jesienią zaczyna się sezon na jabłka, gruszki, no i oczywiście dynie. Ale warto przyjechać tutaj także zimą, dlatego że można wybrać sobie i ściąć choinkę. Na takich farmach zawsze są też miejsca, gdzie można usiąść i odpocząć, zjeść lunch, który można kupić na miejscu, ale też można zjeść to, co przywiezie się ze sobą z domu.
Tak wygląda kolejna farma, którą odwiedziłem. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia. Paweł Żuchowski.